Cześć, witajcie. Chciałbym się z czymś podzielić z wami. Obejrzałem dzisiaj film o arystokracji angielskiej, to jak żyje, jak się odżywia i tak dalej. I zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To raz, a dwa to zrozumiałem, dlaczego my zdychamy na jakieś raki, jakieś choróbska, wylewy i tym podobne, chuj wie co. Arystokracja angielska żyje po 100 lat i ma się dobrze. Zresztą nie musicie daleko szukać, nie wierzycie mi. Tu zobaczcie na królową angielską, ile ma lat i na jej męża. Powiem wam tak. Z nas w Polsce zrobili debili. Durni nas zrobiono. Bo my nie wiemy, jak żyła nasza arystokracja, czym się odżywiali, co jedli i właściwie wyprano nam mózgi, bo my jemy żywność ze sklepów, która jest przetworzona i tak naprawdę to jest gówno, gówno przetworzone i później chorujemy, słuchajcie, chorujemy na różne paskudstwa, umieramy młodo. No ja nie wiem, no przez własną głupotę. No ale ktoś nas do tego doprowadził. Nie uczą nas w szkołach, nie mówią, jak mamy żyć, nie uczą historii przede wszystkim, jak żyła arystokracja, jak oni z czym się odżywiali, co jedli. Może dlatego, żebyśmy byli głupi, nie? Żebyśmy, kurczę, jedli gówno, pracowali ciężko i jeszcze za pół darmo. Tak to wygląda w Polsce. Tak jak ja byłem w Polsce, tak to wyglądało. Ja też tak pracowałem i gówno jadłem. Za przeproszeniem. Od dzisiaj, powiem wam szczerze, po obejrzeniu tego filmu, zmieniam swoje nawyki żywieniowe i zaczynam się odżywiać zupełnie inaczej. Tak jak odżywia się arystokracja angielska. Z tym, że dostosuję to do swojego portfela, tak żeby było mnie stać. Mniej więcej jeść to, co jedzą oni. Bo ja chcę jeszcze trochę pożyć i nie chcę na jakieś gówno zdechnąć. Trzymajcie się, cześć.